To nie jest kolejny materiał z serii Top 20 roślin, które oczyszczą wasze mieszkanie. To jest film, materiał, w którym znajdziecie prawdę. Dosyć długo zabierałam się za nagranie filmu po powrocie i w sumie nie wiedziałam, o czym nagrać. Obejrzałam sobie najnowszy film AMA, ten, w którym przesadza roślinę i pomyślałam sobie, ej, to jest doskonały pomysł, żeby potraktować to jako film rozgrzewkowy, ale żeby miał też jakąś wartość edukacyjną. I pokrótce powiem wam szybko teraz, o czym będzie ten film. Będziemy sobie przesadzać rośliny, czyli połączymy przyjemne z pożytecznym, bo mam nowe hobby. I tak jak każdy neofita, wiem wszystko na temat nowego hobby. Mam tutaj przygotowane różne ziemie, które będę ze sobą miksować i po prostu jest tutaj dzisiaj aktualnie ze 100 stopni Celsjusza w mieszkaniu, ponieważ przez pół dnia grzałam te różne rodzaje ziemi w piekarniku, żeby wygrzać wszelką pleśń, grzyby i też insekty, które można przynieść z roślinami do domu, ponieważ w mojej krótkiej, ale świadomej miesięcznej przygodzie z roślinami przywlokłam już przędziorka i wciornastka z kwieciarni i to nie takiej pierwszej, lepszej, tylko takiej wyspecjalizowanej w jakiś super gatunkach roślin, więc teraz chcę zrobić wszystko, żeby nie było kolejnych awarii. I przeczytałam, że najwięcej szkodników roślin doniczkowych przynosi się z ziemią i przeczytałam, że tą ziemię trzeba wcześniej wypalić w 100 stopniach w piekarniku, tak też zrobiłam. Generalnie ja od zawsze lubiłam rośliny, ale jak przeczytałam, że no, ten gatunek wymaga takiej ziemi o takim pH, ten gatunek wymaga takiej ziemi o takim pH, to na tym, w tym momencie kończyło się moje zainteresowanie. Coś tam czasami dostałam, coś tam czasami kupiłam, szłam do Castoramy i po prostu kupiłam ziemię uniwersalną, w której wsadzałam wszystkie możliwe gatunki. I to nie jest tak, że rośliny nie wytrwają w ziemi uniwersalnej. No może co wrażliwsze gatunki mające jakiś super zaawansowany sposób pielęgnacji nie dadzą rady w ziemi uniwersalnej, ale jeżeli ziemia będzie dostosowana do danego gatunku rośliny, to po prostu będzie ona rosła szybciej, będzie też mniej narażona na atak wszelkich szkodników, ponieważ zadbana roślina jest silna i nie daje się szkodnikom. Zmierzając do brzegu, zamierzam dzisiaj przesadzić kilka roślin i zrobić jakieś zabiegi pielęgnacyjne na niektóre. W międzyczasie porozmawiamy sobie o eksperymencie NASA na tym, na temat, czy ptaki, czy rośliny tak naprawdę oczyszczają powietrze. Agencja Kosmiczna przeprowadziła w zacnym 1989 roku badanie, eksperyment mający na celu potwierdzić, czy rośliny doniczkowe mają zdolność usuwania toksyn z powietrza w habitatach kosmicznych. Teraz musicie sobie zdać sprawę, co to jest habitat kosmiczny według NASA. Jest to zamknięty ekosystem w próżni kosmicznej i nie ma możliwości wlotu świeżego bądź wylotu powietrza z tego habitatu, na przykład przez otwarcie okna, ponieważ jest to po prostu stacja kosmiczna zawieszona w próżni kosmicznej. Intuicyjnie, jeżeli pomyślicie o zanieczyszczeniu powietrza, to tak naprawdę na początku przychodzi na myśl intuicyjnie, przychodzą na myśl zanieczyszczenia zewnętrzne, czyli te spowodowane spalinami samochodowymi, zanieczyszczenia spowodowane spalaniem naszego czarnego polskiego diamentu, jakim jest węgiel. Ale zgodnie z tym, co NASA publikuje na swojej stronie, zanieczyszczenia wewnętrzne, czyli na przykład w budynkach, wewnątrz mieszkań, w biurach, mogą być nawet 30 razy bardziej toksyczne od zanieczyszczeń zewnętrznych. Na pierwszy ogień pójdzie fikus lirolistny. Fikus lirolistny. Miejmy to już za sobą, to jest roślina, która kiepsko zniosła przeprowadzkę. Opadły jej wszystkie dolne liście, tak jak możecie zobaczyć. Nie chcę mieć takich roślin, które wyglądają w ten sposób.
Ja Wam może pokażę, jak tak naprawdę powinien wyglądać fikus nirolistny. Otóż powinien on prezentować się w ten sposób. Będę go dzisiaj ratować i mam zamiar, nie wiem czy to się uda, przyciąć go tutaj, obciąć dolne liście i zrobić z niego sadzonkę szczytową, która będzie ukorzeniona w wodzie. I tyle zostało z mojego fikusa. Jest to tak zwana sadzonka szczytowa, ponieważ z tego fragmentu wyrastają nowe liście. Wsadzę ją po prostu teraz w wodę z dodatkiem węgla aktywnego, takiego zwykłego na żołądek, ponieważ zapobiega on namnażaniu się bakterii i wtedy tej wody nie trzeba codziennie wymieniać. I wracając do zanieczyszczeń wewnętrznych, to zanieczyszczenia wewnętrzne są to m.in. lotne związki organiczne, które mają swoje źródła w samych wnętrzach i są to związki, które wydzielają się m.in. z materiałów budowlanych, takich jak farby, takich jak lakiery do podłóg, jak różne kleje i nawet są badania na ten temat, że od razu po remoncie tych lotnych związków organicznych jest dużo więcej niż kilka lat po odświeżeniu mieszkania. Ja mam też na swoim kanale film na temat związków endokrynieczynnych, to się ze sobą bardzo wszystko ściśle łączy. Będzie ten film podlinkowany. I te lotne związki organiczne mogą się również wydzielać z takich konwencjonalnych odświeżaczy powietrzy. Nie mam tu na myśli olejków eterycznych, to są spoko. Mam tu na myśli takie różne odświeżacze, które można kupić w dyskontach, w drogerii, które na przykład są włączane do gniazda, do prądu są podłączane albo pryskają co 15 minut i stamtąd też się wydzielają lotne związki organiczne. I trzecie źródło, największe źródło tych lotnych związków organicznych wewnątrz mieszkania są to na przykład tkaniny syntetyczne, czyli wszelkie tapicerskie, syntetyczne obicia mebli, wszelkie zasłony. I udowodniono, że te lotne związki organiczne mają negatywny wpływ na samopoczucie, ale także zdrowie człowieka. I wracając do początku, czyli do eksperymentu NASA z 1989 roku, wykazano, że niektóre gatunki roślin doniczkowych mają zdolność do usuwania tych lotnych związków organicznych z powietrza. Stąd te 1000 artykułów na temat 20 top gatunków usuwających zanieczyszczenia, toksyny z powietrza, ale badania te tak naprawdę nie mają przełożenia do wnętrz budynków. Myślę, że będę teraz przesadzać fikusa, tak jak wcześniej powiedziałam, różne rośliny mają różne potrzeby w stosunku do podłoża. Przygotowywałam się do tego przesadzania z 2 tygodnie, oglądając materiały na ten temat i czytając różne artykuły i z moich notatek wynika, że fikus musi mieć podłoże uniwersalne z perlitem i piaskiem. Nie może ono otrzymać wody, musi być trochę rozluźnione. Jeżeli chodzi o perlit, to mam tutaj już miks perlitu z włóknem kokosowym i z podłożem uniwersalnym. I perlit, tak jak możecie zobaczyć, to są te takie białe kuleczki, które czasami znajdziecie w lepszym podłożu produkcyjnym, z którym kupujecie rośliny. I teraz trochę na temat mojej ignorancji. Kiedyś wydawało mi się, że perlit to są po prostu kulki styropianu, które mają za zadanie wypełnić podłoże produkcyjne, potaniając koszt tego podłoża. Ale perlit to nic innego jak skała pochodzenia wulkanicznego, jest to minerał w 100% kompostowalny, biodegradowalny, cała sama natura. I perlit to są bardzo leciutkie właśnie kamyczki, które rozluźniają glebę, dzięki temu mamy lepsze napowietrzenie korzeni rośliny i roślina lepiej rośnie i lepiej może wykorzystać swój potencjał. I teraz zrobię sama miks, bo przygotowanie samodzielnego miksu po prostu więcej mnie nauczy, jest tańsze niż kupno gotowej ziemi do danego gatunku rośliny. I wymieszam ziemię uniwersalnym z perlitem i dodam trochę piasku i przesadzę tego fikusa.
wróćmy na chwilę do przestrzeni kosmicznej. W artykule naukowym opublikowanym 3 lata temu dokonano przeglądu 12 badań naukowych w tych habitatach kosmicznych zawieszonych w próżni kosmicznej bezpowietrznej. I w tych 12 badaniach przełożono 126 wyników eksperymentów na temat oczyszczania powietrza na jednostkę mierzalną. Myślę, że mogę to tak określić. I tą jednostką mierzalną był współczynnik szybkości dostarczania czystego powietrza. I okazało się, że potrzeba między 10 a 1000 roślin doniczkowych na każdy metr kwadratowy wnętrza budynku, żeby uzyskać taki sam rezultat oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych, jaki po prostu uzyskujemy przez wentylację w danym budynku. Nieważne, czy może być to wentylacja mechaniczna, może to być po prostu zwykłe otwarcie okna. Podsumowaniem tego badania zawnioskowano, żeby może nie skupiać się na właściwościach tych typowych gatunków, które oczyszczają lotne związki organiczne, ponieważ tak jak przed chwilą słyszeliście, jest to dość nieefektywne w porównaniu do zwykłej wentylacji danego budynku. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał możliwość umieszczenia nawet tej minimalnej ilości roślin na metr kwadratowy. Jeżeli mieszkanie ma 50 metrów, a musielibyśmy umieścić 10 roślin na metr kwadratowy, to w mieszkaniu musiałoby się znaleźć minimum 500 tych roślin. No i wracając do tych wniosków, zasugerowano, żeby nie skupiać się na roślinach, ale żeby zastanowić się nad innymi systemami aktywnej filtracji powietrza, na przykład nad biościanami, które filtrowałyby powietrze i usuwałyby te lotne związki organiczne. I pewnie wiele osób myśli, tak jak ja jeszcze całkiem niedawno, że to wszystko jest maksymalnie nie do zapamiętania i skąd mamy wiedzieć, że dana roślina potrzebuje takiej ziemi, a nie innej, przecież czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Ja też do niedawna tak myślałam i jak przeczytałam, że no poprotki potrzebują takiego pH ziemi, a sukulenty takiego pH, to w mojej wyobraźni powstał obraz, gdzie muszę mieszać ze sobą różne składniki i badać to papierkiem lakmusowym. Chodzi o to. I najłatwiej zapamiętać to wszystko w ten sposób, że jak wiemy, jakie dana roślina ma warunki w naturze, to wiemy, jak często ją podlewać oraz jakie zupełnić jej podłoże. I teraz na przykład zajmiemy się epipremną, które jest epifitem, a epifity są to rośliny, które zaczepiają się na korze innego drzewa i tam sobie rosną, nie rosną w glebie. Ale też epipremnum i inne epifity nie są pasożytami, tak jak na przykład jemioła, nie biorą składników odżywczych z tego drzewa, tylko po prostu traktują to jako podłoże. Wyobraźmy sobie takie epipremnum w naturze. Żyje ono sobie na korze drzewa, na średniej wysokości, w lasach tropikalnych, czyli jest przyzwyczajone do częstych opadów, czyli potrzebuje względnie wysokiej wilgotności powietrza, ale z drugiej strony, jeżeli ten deszcz pada, ono po prostu rośnie sobie na korze, to tak naprawdę jest przyzwyczajone do szybkiego przesychania podłoża, czyli podłoże do epipremnum powinno być maksymalnie przepuszczalne wodę i bardzo szybko wysychające, dlatego będę teraz miksowała korę sosnową, którą jak wcześniej powiedziałam wypaliłam w piekarniku, razem z perlitem, ziemią uniwersalną i chyba odrobiną piasku, zaraz zajrzę w moje notatki i zobaczę dokładnie.
Czy to wszystko oznacza, że nie ma sensu posiadać w mieszkaniach roślin doniczkowych? Oczywiście, że nie, ponieważ istnieją inne badania, które pokazują nam, że rośliny doniczkowe mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. I na przykład przeczytałam takie badanie, które mówi o tym, że aktywny kontakt z roślinami doniczkowymi lepiej wpływa na człowieka niż praca umysłowa. Już mówię, o co chodzi. Było 24 uczestników eksperymentu. Podzielono tych uczestników na dwie grupy. Badanie było krzyżowe, czyli raz jedna grupa robiła jedną czynność, druga drugą i potem się wymienili nawzajem. 12 osób przez jeden dzień przesadzało peperomię, pozostałe 12 osób w tej samej godzinie, w tej samej porze dnia pracowało po prostu nad dokumentem tekstowym w komputerze, czyli to była praca umysłowa, ale z elementem fizyczności, ponieważ trzeba było obsługiwać ten dokument testowy. Potem grupy się wymieniły i okazało się, że aktywny kontakt z roślinami doniczkowymi, ozdobnymi, przesadzali peperomię, obniża działanie układu współczulnego, który jest odpowiedzialny w naszym organizmie za stan gotowości, czyli jeżeli ten układ współczulny jest aktywny, to jesteśmy zestresowani, przygotowani do walki bądź ucieczki, tak w bardzo telegraficznym skrócie. I to obcowanie z roślinami obniża też ciśnienie krwi, stres fizjologiczny i psychiczny w stosunku do pracy umysłowej przy komputerze. I to jest jedno z wielu badań, które mówią nam o tym, że obcowanie człowieka z naturą, naturą są też rośliny ozdobne, doniczkowe, wpływa dobrze na nasze samopoczucie, dlatego warto mieć rośliny doniczkowe w domu. Uruchomiłam moją dymą wytłaczarkę, bo myślałam sobie, że ja chcę wiedzieć, jak moje rośliny się nazywają, a te nazwy są czasami trudne do zapamiętania. Tu akurat muszę to przemyśleć, bo ta nazwa jest zbyt długa i chyba muszę to podzielić na trzy części, bo po prostu tak brzydko się klei na doniczce i myślę, że to się spoko prezentuje. A jeszcze dlaczego? Bo to i tak będzie jeszcze w osłonce, ale przesadziłam piperenum do klinianej doniczki. Generalnie ta doniczka jest po przejściach. Udało mi się zamówić 10 takich doniczek za 50 zł z Aliexa. W ogóle polecam doniczki gliniane z drugiej ręki, ponieważ są moim zdaniem piękne. Każda z nich wygląda inaczej i tutaj na przykład mam takie odcienie, po prostu dokładnie je umyłam, żeby pozbyć się resztek zanieczyszczenia i ziemi. I takie doniczki wyglądają dużo, dużo lepiej niż doniczki postarzane, ale do brzegu. Chodzi mi o to, że rośliny, które nie lubią przelania, dobrze jest właśnie wsadzać do glinianych doniczek, do doniczek z terakoty, ponieważ wówczas ta ziemia i ta wilgoć szybciej odparowuje przez taką doniczkę. Czasami nawet możecie zobaczyć jakieś wykwity na takich doniczkach od minerałów. Więc jeżeli nie chcecie przelać swoich roślin, a z tego co czytałam, 80% roślin domowych nie lubi przelania, 80% roślin musi być przesuszone przed kolejnym podlaniem, to wydaje mi się, że dla początkujących, a to ja dopiero zaczynam, właśnie dobrym rozwiązaniem są takie gliniane doniczki. Generalnie mam nadzieję, że dla kogoś te wszystkie informacje w jakiś sposób będą przydatne i że miło spędziłyście ze mną czas. A jeżeli nie, to może warto się zastanowić nad tym, co czytamy w internecie i bezrefleksyjnie nie przyjmować wszystkich artykułów, które w nim znajdziecie, szczególnie jeżeli w nagłówku ktoś zapewnia was, że przedstawię wam top 5, 7, 20, 10, czegokolwiek. Te artykuły są
po prostu pisane pod SEO, żeby dobrze się wyszukiwały w wyszukiwarkach najróżniejszych, w Google na przykład. Więc czasami warto weryfikować źródła, bo prawdą jest, że niektóre gatunki roślin oczyszczają powietrze z toksyn z lotnych związków organicznych. Ale prawdą jest też to, że to oczyszczanie z lotnych związków organicznych przez rośliny doniczkowe nie jest w żaden sposób efektywne i tak naprawdę nie przekłada się w duży sposób na oczyszczanie tego powietrza. Lepiej po prostu czasami otworzyć okno. No, prawdą jest, że rośliny mają mnóstwo innych zalet, na przykład produkują tlen, ale może niekoniecznie warto o nich opowiadać w kategorii oczyszczania powietrza z tych lotnych związków. Tymczasem witam po przerwie, jeżeli ktoś mnie jeszcze pamięta, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, niech napisze w komentarzu asparagus. Także dziękuję za uwagę i poświęcony czas do następnego filmiku. Pa! Aj! Boże, nie bierzcie przykładu z rzeczy, które tutaj robiłam, bo ja dopiero tak naprawdę rozpoczynam moją przygodę ze świadomą uprawą i pielęgnacją roślin. Może za jakiś czas, na jesień, może później wrzucę jakąś aktualizację, czy cokolwiek przetrwało.